Przyjechał do mnie klient z przyczepą kempingową w grudniu, przed Wigilią, że musi zainstalować fotowoltaikę do przyczepy na już, na wczoraj, bo chce wyjechać po świętach do ciepłych krajów. I że żaden warsztat kamperowy nie chce mu tego w takim terminie zrobić oczywiście. Jako, że byłem przepracowany, w warsztacie na hali miałem minusową temperaturę, a w domu miałem całą masę przygotowań do świąt, rzeczy do zrobienia, to oczywiście się zgodziłem. I jako, że poświęciłem sporo czasu na poznanie nowości i usystematyzowanie sobie tej wiedzy z zakresu montowania fotowoltaiki do przyczep, to postanowiłem, że nagram ten film, może ta wiedza się jeszcze komuś przyda. 300-watowy panel to 300-watowy panel. I nieważne, czy jest monokrystaliczny, polikrystaliczny, sztywny, czy elastyczny, przy 25 stopniach Celsjusza, gdy świeci słońce, będzie dawał bardzo podobną ilość energii. Ale tylko przy 25 stopniach Celsjusza. Dzięki lekturze Camper Teamu dowiedziałem się, że istnieje ukryty parametr, który świadczy o jakości paneli. Jest on bardzo istotny, ale bardzo rzadko podawany przy kupnie sprzedaży paneli. Nie ma, u mnie na przykład nie ma go nawet na tej tabliczce z tyłu. Jest to współczynnik temperaturowy, znany inaczej jako współczynnik mocy. I generalnie jest to strata wydajności panela wraz ze wzrostem temperatury. I ten współczynnik jest różny dla różnych paneli. Niektóre panele tracą ćwierć procenta wraz z jednym stopniem Celsjusza podniesionym, a niektóre już nawet 0,5%. I to się wydaje tak, 0,25%, 0,5%, co to za różnica. Ale w lato przy pracy panela temperatura jego pracy może być nawet 65 stopni. Może wynosić nawet 65 stopni, gdzie ta optymalna to 25. Czyli dla 40 stopni to będzie 20% gorsza wydajność. Więc różnica między tym dobrym a złym panelem to jest 20% gorsza wydajność lub 10% gorsza wydajność. To już się robi troszkę. I do tego ta gorsza wydajność oznacza, że ta energia jest zamieniana na kolejne ciepło. Czyli znowu ten panel traci jeszcze trochę na wydajności. A oprócz tego, że się bardziej grzeje, to traci również na żywotności. Ostatnio był ciekawy eksperyment, gdzie facet postawił sobie panele bifacjalne, takie dwustronne. I miał już panele na dachu. Miał już panele na dachu na południe, ale że potrzebował do autokonsumpcji rano i wieczorem więcej energii, postawił sobie te panele jako ogrodzenie na wschód i na zachód pionowo, no bo też nie miał miejsca, żeby je tam ustawiać tak i tak, postawił je sobie pionowo, po prostu wkomponował je w ogrodzenie i okazało się, że z tych pionowych paneli otrzymywał więcej energii niż się spodziewał. No nie więcej od tych, które miał tam na dachu na południu, ale znacznie więcej niż sobie wyliczył, że będzie otrzymywał. Panele ustawione w ten sposób, jeszcze wschód-zachód, grzeją się znacznie mniej i dlatego mają znacznie lepszą sprawność, dostarczają więcej energii niż można byłoby się po nich spodziewać. I odnośnie paneli, to w tym przypadku, w przypadku tej przyczepy, trzeba było wybrać mniejsze panele, a w przypadku mniejszych paneli to wybór jest raczej oczywisty, kupuje się Victrona. No bo mniejsze, bo przez całą długość przyczepy po środku było albo okno dachowe, albo wyczniki, albo klimatyzacja. Było jedno miejsce, gdzie zmieściłby się duży panel, no ale klient z pewnych powodów chciał to miejsce zachować na potem. Wybrał więc dwa mniejsze, sztywne panele 175-watowe do umiejscowienia z przodu po bokach. Z taką myślą, że później w to wolne miejsce może dołoży jakiś duży panel, jeśli będzie mu brakowało. I tak duży panel, najbardziej się opłaca kupić jeden duży panel. Wychodzi najtaniej i najlepiej kupić go u jakiegoś lokalnego dostawcy. Jeżeli mieszkacie w jakimś
koło jakiegoś dużego miasta, to dobrze sobie znaleźć hurtownię paneli, zadzwonić, wybrać, który panel jest na promocji, zadzwonić, podjechać osobiście, bo transport takich dużych gabarytów delikatnych też jest dosyć drogi. Więc jeśli zmieści się wam na dachu duży panel, to zróbcie to w ten sposób, nie kupujcie tego u mnie. Ale jeśli potrzebujecie, ale jeśli nie macie miejsca na dachu, potrzebujecie małych paneli lub elastycznych, no to zapraszam do siebie, do sklepu. Ja się z tej decyzji o Victronach ucieszyłem tym bardziej, że taki mniejszy panel jest łatwiej zamontować samodzielnie na dachu, no bo łatwiej się montuje coś, co ma 1,5 metra na 80 cm, niż panel, który ma ponad 2 metry na ponad metr i jest znacznie cięższy. Przy dużych panelach już jest, no, przyda się jakaś pomoc, chociażby z wniesieniem tego panela na dach. Kleić, czy wiercić i skręcać na śruby. Tutaj jak wejdziecie na jakiekolwiek forum dla budowniczych kamperów, to co osoba, to inna opinia. Nawet ten klient jak przyszedł, to już od progu mówi, ja widziałem filmik na YouTubie, jak gościu przykleił kątowniki aluminiowe do dachu samochodu i na drugi dzień tam podnosił za te kątowniki dźwigiem cały samochód do góry, więc to musi być dobry, najlepszy sposób. No, niby tak, ale nie do końca, moim zdaniem. W sensie może na drugi dzień podnosił to auto, ale to nie wiem, no to tak jakbym poszedł do sklepu, kupił buty klejone i na drugi dzień sprawdził, że mi się nie rozkleją. I z tego wysnuł wniosek, że klejone są lepsze niż szyte, bo sprawdzałem drugiego dnia i było w porządku. No w sensie, no moim zdaniem tak nie jest, nie? No bo te panele jednak ta przyczepa nie siedzi w garażu przez cały rok, tylko jeździ, tak? I w lato to są bardzo wysokie temperatury, tak? 60-70 stopni. Promienie UV. Działanie wody, działanie słonej wody nad morzem. Te siły, które są generowane podczas jazdy, też są potężne. Więc on, ten panel jakby no... Ten panel wibruje, jakby no te połączenia wibrują. Nie wiem, śnieg, lód, mróz. A potem znowu gorąc, słońce i tak dalej. I te takie cykle w jedną, w drugą. Więc mnie osobiście, jeżeli ktoś po kilku latach by takie przyklejone kątowniki podniósł razem z tym samochodem do góry, no to mnie by dopiero to przekonało, że jednak klejenie jest zawsze lepsze. I żeby była jasność, ja również kleję. Ja też kleję, ale nie zawsze. I nie wszystko do wszystkiego i nie każdemu. I zawsze bardzo uczulam, żeby każdy sprawdzał co najmniej tam raz w roku, czy to się na pewno wszystko dobrze trzyma. A jeśli widzę, że jest szansa, że ktoś może nie sprawdzać, no to staram się tam przemycić jakąś śrubę albo jakiegoś wkręcika gdzieś tam, jeżeli jest taka możliwość. A i w tym przypadku przykleiłem panele na kątowniki aluminiowe, ponieważ dach był z tworzywa. To jest istotne. Gdy dach jest z blachy, głównie w kamperach, to mimo tego, że blacha może być nawet z ocynkiem, to przez łączenie blachy z kątownikiem aluminiowym możemy wytworzyć korozję elektrochemiczną. I nawet nie będziemy wiedzieli, jak tardza nam zjada to połączenie dachu z panelem. Dlatego do blaszanych dachów w kamperach mocowałbym albo kątowniki ze stali nierdzewnej, albo takie dedykowane mocowania z tworzywa, albo śruby. Albo mocowanie panela do jakiegoś rufraku. No wszystko zależy od okoliczności. W tym przypadku przykleiłem panele na kątowniki aluminiowe. Z podobnego powodu temperatury nie powinno się paneli elastycznych kleić wprost do dachu, ale może najpierw przykleić arkusz poliwęglanu komorowego. Jest to taki arkusz, który kładzie się na dachy tarasów czy altan i ma w środku takie puste przestrzenie. Dzięki temu panel nie grzeje się aż tak bardzo, co jak wspomniałem jest dosyć istotne. Jak kleić? No trzeba oczyścić powierzchnię, zmatowić ją, na przykład drobnym papierem ściernym lub matą. Potem znowu oczyścić i odtłuścić jakimś acetonem albo czymś. Pomalować primerem zarówno dach, jak i mocowanie. No i przykleić jakimś klejem
odporny na działanie promieni UV. Trzeba to kleić w odpowiedniej temperaturze, takiej jak podaje instrukcja kleju, żeby ogrzać w grudniu mój warsztat bez ogrzewania. Musiałem zamontować takie płachty. Płachty są też na tyle fajne, że woda, która się na nich zbierze przy potrąceniu jej drabiną, może wam chlusnąć prosto w twarz i oślepić was na dobre kilka minut. No ale płachty pomogły. Musiałem włączyć łobasto, które ogrzewało butlę gazową, w której był propan-butan, która zasilała nagrzewnicę warsztatową i dopiero w ten sposób udało mi się osiągnąć temperaturę kilkunastu stopni. Ale powtarzam, nawet jak wszystko super przykleicie zgodnie ze sztuką, albo tak się będzie wam wydawało, to i tak sprawdzałbym co pół roku, co rok, czy wszystko się mocno trzyma, no bo pobocze autostrad są pełne odklejonych paneli. W tym przypadku odciąłem to złącze MC4, bo nie chciałem wiercić większego otworu w tej przyczepie. Sprawdziłem w internecie i ta konkretna przyczepa, gdy jest nowa z salonu, potrafi kosztować nawet 200 tysięcy złotych. Więc powiem wam, że trochę mi ręka zadrżała, gdy wierciłem dziurę w poszyciu. I zresztą niektórzy mówią, że tej MC4, tego złącza i tak się warto pozbyć, bo jakaś część pożarów bierze się właśnie stąd, że te złącza się czasem z czasem uszkadzają. Od panela był miedziany przewód 4 mm kwadrat, więc dałem taki sam. Jak jest duża odległość między panelami a regulatorem, może dać 6 mm, będą troszkę mniejsze straty. Klient wybrał topowe i proste w instalacji rozwiązanie, czyli Easy Solar. Easy Solar to połączenie trzech urządzeń: ładowarki sieciowej, mocnego inwertera oraz regulatora ładowania MPPT, czyli wszystko w jednej obudowie. Więc wpiąłem się po prostu do istniejącej instalacji. Dołożyłem bezpieczniki, włączniki, wyłączniki, ładowarkę DC-DC Orion, żeby była możliwość ładowania baterii z silnika podczas jazdy. No i dołożyłem akumulator LiFePO. I system gotowy. Wszystko działa, klient bardzo zadowolony. Dzwonił z Hiszpanii, że wszystko mu pięknie działa i komfort podróży jest teraz 10 razy lepszy niż bez fotowoltaiki. Obiecał mi przesłać jakiś filmik z Hiszpanii, pokazujący jak to wszystko ładnie działa, ale oczywiście nic nie przysłał. Nigdy nie przysyłają. Zresztą podobnie jak z tymi toaletami separującymi. Sprzedałem tych zestawów do samodzielnej budowy już prawie 200. Jedna osoba mi przysłała coś tam. Teraz już nawet nie proszę. Oprócz systemu solarnego zamontowałem w tej przyczepie też gazbanki kupione w Carbon Zorro oraz mover. Ale nie mam z tego montażu filmów, bo było już bardzo zimno i już mi nie w głowie było filmowanie. Chciałem tylko to skończyć i wrócić do domu. I teraz reklama. To znaczy poniekąd, bo nie dostałem za nią pieniędzy. Ale firma Sanfu przysłała mi baterie LiFePO, które przetestowałem. Przetestowałem ich pojemność i mają nawet trochę więcej energii niż mówią, że mają. Co prawda ich nie otwierałem, ale widziałem filmik, jak Wadim je otworzył. I w środku mają bardzo dobre ogniwa i przyzwoity BMS. Ogólnie są bardzo dobrze wykonane. Niestety nie mają ochrony przed ładowaniem ich w zbyt zimnej temperaturze, co jest istotne. Przekonałem się o tym boleśnie niedawno, opowiem wam kiedyś o tym. No, te akumulatory mają też niezaprzeczalną zaletę, są bardzo tanie. Więc jeśli ktoś nie potrzebuje faktury, nie potrzebuje gwarancji, ale nie chce lub nie potrafi sobie samemu zrobić takiej baterii z chińskich ogniw, no to może to jest rozwiązanie w sam raz dla niego. Linki, wszystkie linki tam podam w opisie. Ale jeśli ktoś potrzebuje faktury i gwarancji lub gwarancji, no to zapraszam do mojego sklepu, tam też mam akumulatory. Jeśli chodzi o resztę systemu, to Easy Solar jest bardzo fajny, bo jest prosty w instalacji i w obsłudze, ale jest drogi. Więc dla nas, czyli tych normalnych, biednych ludzi, pozostaje złożyć sobie no, taki system z oddzielnych komponentów, czyli przetwornicy, regulatora ładowania i tak dalej. I uwaga, Victron od tego roku znacznie, ale to znacznie zmniejszył ceny swoich regulatorów ładowania MPPT. I są już, praktycznie są w porównywalnych, podobnych cenach bardzo do chińskich tracerów, które można kupić na AliExpressie. No a idą z Polski, mają gwarancję i jakościowo są lepsze. I nie mówię tego dlatego, że zaczynam sprzedawać je w swoim sklepie, tylko na odwrót, zaczynam je sprzedawać, bo są tak dobrej jakości i tak mocno staniały, że moim zdaniem no, są lepsze i mają lepsze, są po prostu lepsze i mają lepsze warunki gwarancji.
No i mój mały sklepik z toaletami kompostującymi się rozrósł i już nie jest taki mały. Mam coraz więcej produktów do budowy kamperów, elektrykę, ogrzewanie i wiele innych rzeczy. Sklep jeszcze jest w budowie, bo cały czas poszerzam asortyment. No ale to wszystko już, co tam znajdziecie, możecie kupić. I są to urządzenia, na które będę miał najprawdopodobniej jedne z najlepszych cen w Polsce. Opowiem wam kiedyś też, jak mi się to udało tego dokonać, bo to też chyba ciekawa historia. Cześć.